Proszę Państwa, zrobimy dzisiaj sobie ćwiczenie. Ja mam dwa. I ćwiczenie będziemy robili tak. Doktor Daniłów będzie tutaj. Po moim ćwiczeniu będzie Jarek robił znowu ćwiczenie. Dlatego nie będę robił zdrowego sensu, bo Jarek to zrobi. Jarek pokaże, jak relaksować się samemu i wprowadzać się samemu już w autohipnozę. Samemu. I to jest jedno tu zadanie. Macie pytania do niego, to proszę bardzo. Będziemy do tego. My mamy pierwsze zrobić tak. Jak macie tam na kartkach napisane tak standardowo. Ale nie na tym, bo pierwsze wprowadzenie stanu relaksu polega na tym, że zamykamy oczy. Pierwsze, zamykamy oczy i oddychamy. Nie każemy nikomu nic się przeprowadzać ani wyobrażać. Jeżeli człowiek będzie sobie wyobrażał, jak oddycha, każemy oddychać przez nos i do przepony powinno się, ale chociaż do klatki piersiowej, bo przez nos, ludzie nie potrafią przez nos oddychać, oddychają przez usta najczęściej. Palacze w ogóle nie wiedzą, co to znaczy przez nos oddychać, oni nauczyli się tylko wdychać i wydychać. A przez nos jest to oczyszczenie powietrza i ogrzanie powietrza, które pójdzie do płuc. Jeżeli przez usta oddychamy, to zimnym powietrzem ochładzamy sobie, czy oziębiamy gardło, tak? A przez nos nie ma tego. A poza tym, no, oczyszczamy, bo włoski są w nosku, prawda? Po to filtr jest taki, który nie... Więc oddychanie przez nos, ja uważam, jest prawidłowe. Jeżeli są osoby, które trafią, powiedzą, że nie potrafią oddychać przez nos, to niech tylko do 10 oddychają. 1, 2, od 1 do 10. I wtedy my liczymy. Proszę zamknąć oczy, nabieramy powietrza przez nosek, w dół, powiedzieć mu rękę, położyć na klatkę piersią i wydychać, żeby udrążnić tutaj, połączyć do... głowę z sercem, żeby tu z klatki piersiowej wydmuchać napięcie. Na ile się uda? Na tyle, każdego inaczej. No i oddychamy od 1 do 10, kiedy oczy zamknął już. I wyobraża sobie, kiedy oddycha. Kiedy już uspokoił się na klatce piersiowej, widzimy, i nieraz przedłużam oddychanie do 20. Po tym, u mnie fajnie jest, tu widziała koleżanka, piramidka. Pod tą piramidką mam dwie piramidki w sobie, mniejsza i większa, bo wiecie, że w piramidzie zmieniają się wibracje i pod piramidką jest fajnie, bo jest ten klimat fajny, jesteśmy bezpieczni, jak pod daszkiem siedzimy sobie. A jakie ma działanie piramidka, już nie będę ja o tym mówił, udawaniu, poczytajcie sobie sami, co daje piramidka. Na 1/3 wysokości piramidy robiliśmy zawsze u pana Mirka w Bełchatowie, gdzie miał dwie piramidy, robiliśmy jasnowidzenie, które świetnie wychodziło. Zrobił sobie na 1/3 wysokości. Jak potem poczytacie sobie, że żelepki można oszczyć, taka jest, zmieniają się fale, jak je nazwać, wibracje się zmieniają, niech będzie to, że jest spokojnie, możemy na tej wysokości odpoczywać, 1/3 wysokości. No i my robiliśmy takie jasnowidzenie. Ciekawe rzeczy poczytacie, bo robiliśmy jasnowidzenie również pod piramidami Horusa, a ta jest piramida, która tam jest moja, Horusa. Ja tu jeszcze zaprezentuję, jak osoba w hipnozie ma skoncentrowaną uwagę tutaj. Zobaczymy. I teraz tak. Pokazywałem poprzednim razem osobę odwrócone oczka tłuma. Jeżeli patrzycie prosto, nie jest w hipnozie. Jest tu światem do tego. I dlatego dajemy tutaj ten... coś takiego, punkt jeden i odwrócone oczka. Ale doktor wczoraj Aleksander pokazywał, jak Jarka od tyłu, jak mu tam każą oczka otworzyć, to jest o to chodzi. Od tyłu sobie staną i wtedy gałki oczne skierowane są gdzie? Na trzecie oko. Tu. I tu jest ta kamerka. Jeżeli będzie tu pozostaną gałki oczne, będzie widział w swojej wyobraźni. Obrazy, które ja mówię, bo to jest wyobraźnia. Tu czujemy serce, odbieramy faktycznie świat duchowy, duszny, a tu wyobrażamy sobie na trzecim oku. I patrzę sobie do góry i wtedy, jak
po oddychaniu każe oczy otworzyć, odliczam ponownie od 10 do, od 1 do 10 i mówię, że powieki teraz twoje sklejają się, stają ciężkie, leniwe i klasnę 10 w ręce, a niektórzy już przy odliczaniu 1, 2, 3 opuszczają powieki w dół, bo więcej nie mogą patrzeć. Już koncentracja złapana, mig złapią koncentrację. Nie muszę odliczać 10 dół. I jak nie zamknę oczka na 10, to wtedy mówię, zamykamy oczy. Jak nie zamknę oczu, to ja mówię, zamykamy oczy. Ale sugestia moja pada, że liczę od 1 do 10, to powieki ciężkie, stają się leniwe, senne i powoli opadają w dół, sklejają się. Mogą zawić, piec i tak dalej. Czyli mamy drugi etap zrobiony. Pierwsze oddychanie, oddychamy. Drugi fiksacja wzroku, gałek oczny, czyli one mają mrugać, piec i tak dalej, zamknę oczy. I teraz dopiero zaczynamy robić to, co Państwo macie tu napisane. Jak kiedy oczy zamknę, teraz ja odliczam od 10 w dół i mówię mu, że twoje ciało tu, w tym miejscu, na tym fotelu musisz czuć, robi się ciężkie, leniwe, senne. Ciężkie. I zaraz będziemy liczyli te punkty, jak ciężkie staje się. Jeżeli ja jemu powiem, jesteś już na plaży, to on sobie zrobi ha, ha, ha i zrobi wam. Jakiej plaży? Jak on się rozluźni, to poczuje wtedy tą plażę. Kiedy ja liczę od 10 w dół, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz twoje ciało ciężkie od czubka głowy, ciężar, ciepło spływa w dół, ogarnia całe ciało. Pani jeszcze nie była, kto chciałby tutaj usiąść koło mnie? Ja. To proszę. Zamkniemy tu sobie i teraz tak. I będę tutaj. Panie profesorze, mam pytanie. Czy powinno się sugerować pacjentowi, że na przykład znajduje się na plaży, czy można zasugerować, że znajdujesz się w jakimś przyjemnym dla ciebie miejscu? No oby to nie było łóżko i choroba. Oby to nie była... Na przykład właśnie... miejscu w naturze. No, tak. Tylko naturze. Bo ale dlatego, że jeżeli on skojarzy sobie, że jest w szkole, że jest w tym miejscu, może... Ale żeby to była trawa, łąka, lasy, góry, rzeka, łono natury. Tam obniżają się wibracje na 10 herców. To poczytajcie sobie. Możesz spytać pacjenta, czy woli góry, czy może. A to, że można spytać, bo mogą być złe skojarzenia. Wiem, że 70% ludzi, a nawet u mnie 80% woli morze. Dlaczego? Bo to jest, morze jest oczyszczeniem, uspokojeniem, jest biernym odpoczynkiem, leniwym odpoczynkiem. Poza tym morze, plaża jest tą świadomością. Popatrzcie, czy nie jest świadomością, jak weźmiecie globus, zobaczcie ile wody, ile jest ziemi. Chyba, nie wiem, nie ma połowy, ale 1/3 ziemi jest. A 70% jest wody. Tak samo i z naszym jest ustrojstwem. 30% naszej materii jest, a resztę woda. Czyli wchodzimy w swoją wodę, w swoją podświadomość, wracamy do siebie. Bo niektórzy wyszliśmy z wody, dlatego... Dobrze dzieci rodzić w wodzie, bo one fajnie pływają po tym, wypływają sobie, proszę. Moja siostra miała poróz w wodzie, dziecko w wodzie. Było to piękne. Był piękny, no jak delfinek pływało sobie, wypływa, bo no w wodzie przecież było cały czas. No i takie rodzenie jest, rozluźnia woda, odpręża, daje to i kobieta nie czuje bólu. A dziecko jest bezpieczne. I dziecko jest bezpieczne. To było bardzo naturalne. Inna psychika dziecka jest późna. Tak, teraz tak. No bo nie ma zamiłowanie do pływania, tam też. No będzie, nie ma. Można tak trzymać rączki dalej, można się opuścić, położyć tak. I teraz proszę unieść oczka do góry. U mnie jest piramidka, czyli kryształ. A tu jest długopis. Proszę unieść powieki do góry. Stawiam ten długopis na trzecim oku, tak. I patrzysz teraz na ten długopis. Koncentruj uwagę na długopisie. Widzisz go? Tak. Widzisz go? Tak. Widzisz go? Tak. Dobrze. Unoszę go jak najwyżej.
żeby jak najwyżej oczka unieść do góry, żeby one były skoncentrowane tu na sadku nosową, tu między tymi brwiami trzyma. Jeden. Patrujesz się długopis, myślisz o nim, koncentrujesz całą swoją uwagę o nim. Po tym czasie on jest najważniejszy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Widzę, że twoje powieki zaczynają zawić, nawet piec. Widzę, zaczynają mrugać, robią się powoli, ciężkie, senne, leniwe. Wpadają po górę, w dół, sklejają się bardzo przyjemnie, oczka uniesione na trzecie oko, a powieki przyjemnie sklejają się i twoje ciało robi się już przyjemnie leniwe, ciężkie, senne. I teraz mogę odliczać 10 w dół. Twoje ciało leniwe, senne. To, co macie tam. Spływa na oczy. Wokół oczu. Twarz. Policzka. Usta. Możemy robić pasy. Usta. Wargi. Usta. Broda. Szyja i wokół szyi. Ramiona. Klatka piersiowa. Splot słoneczny. Brzuch i wokół brzucha, biodra, tułów, łydki, pośladki, uda i podłudzie, aż do palców. Wiem, że lubisz piękne morze, lubisz góry, las, krzewy. Chcę, żeby teraz w swojej podświadomości przenieść się w to miejsce, poczujesz, że jesteś tam. Poczujesz ciepłe słońce, piękny, cudowny dzień. Dziś. 9. Kiedy liczy do zera, będziesz tam. Tu twoje ciało odpoczywa, odnawiają się tu twoje siły, tu odnawia się twój organizm, a twoja podświadomość odpływa poza czas i przestrzeń. Dla twojej podświadomości nie ma barier czasu, przestrzeni. Emocji może być wszędzie, tam, tu, wszędzie. Jesteś tam, na tym chodzi mój głos. Jest. Piękny, bardzo dobrze. To odliczenia, które wy będziecie robili, to dzisiaj będziemy tu robili, a resztę dodajecie scenariusz według swojego uznania. Możemy pierwszy etap zrobić pierwszy. Śpij sobie i zakotwiczasz się tam. Nie słuchasz mojego głosu teraz, tylko oddychasz sobie. Tu są odliczenia. Odliczamy w dół. Schodzimy w dół. Wyprowadzamy do góry. I do góry. To jest wyprowadzenie. Wyprowadzamy, schodzimy niżej, niżej, niżej w swoim poziomie. Wychodzimy. Stan. Druga sprawa. Pierwszy etap jest oddychanie. Oddychamy. Drugi etap. Rozluźniamy się. Rozluźnienie. Czyli relaks. Relaks. Ciało ciężkie, leniwe. Trzeci etap jest miejsce, relaks na plaży, czyli już tutaj wizualizacja plaży. Czwarty etap jest oczyszczenie będzie. Jesteśmy na tej plaży, relaksujemy się, odpoczywamy i dodajecie teksty od siebie. Piękne morze, słońce wysoko na niebie, niebieskie, piękne chmury płyną, jak twoje myśli opadają w dół, a możesz widzieć gdzieś tam, jak horyzont morza zlewa się. Tak szybko powiem, bo to wydajecie swoje. Przyjmacie wyobraźnię, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie plażę i mówcie to, co widzicie w swojej wyobraźni. Jeżeli cię macie wyobraźni, to nie róbcie nic wtedy. Najpierw pracujcie nad swoją wyobraźnią i nad tym, żebyście sami wchodzili w trans, bo kiedy zamykacie oczy, musicie się synchronizować z wibracjami do pacjenta. Jeżeli jesteście na innych wibracjach, niższych czy wyższych, wyższych jeszcze, bo z góry można łatwiej zejść, ale pod górę trudniej zejść, bo wiecie, że w górach tylko jedna droga jest. Wiecie, jaka najlepsza? W dół, kiedy jesteście, no bo już tylko w dół spadacie. Dlatego tu lepiej z góry zejść w dół jedną drogą, bo pod górę ciężko się idzie, dostroić się. Musimy się dostroić. Dostroić do dziecka, do mężczyzny, do kobiety agresywnej i tak dalej. Dostrajamy się i czujemy. Ja tutaj nie mam tego, ale zamykam oczy i to samo przychodzi człowiekowi. Nie starasz się myśleć i czujesz to,
że jesteś tam i opowiadaj to, co widzisz, tak? Ktoś obserwuje i mówi przez telefon, jest tu fajnie, tu jest, tam to jest i tak. Wy będziecie widzieli swoje wyobraźnie. Jak nie ma wyobraźni, to trzeba pracować na nią. Każdy ma wyobraźnię, tylko nie każdy ma kontakt z swoją wyobraźnią. Bo kazano nam w szkole nie wyobrażać, tylko myśleć. A więc kto chciał bardzo myśleć, to do dziś myśli bardzo. I nic nie dopuszcza do siebie oprócz myślenia, powtarzania, czytania książek i tak dalej. Dobra, relaks. Teraz katarsis. Katarsis. Mamy zrobić katarsis. Teraz pięknie. Podoba ci się plaża. Wejdź do wody. Teraz obmyj nóżki, obmyj swoje całe ciało i zmyj wszystkie emocje z siebie. Te emocje, które ciebie denerwowały, drażniły, wprowadzały złość, gniew, zakłopotanie. Obmywaj teraz, wydychaj te emocje. Poczujesz, jak teraz woda wszystko zmywa z ciebie. A kiedy wiemy, że to jest bardzo emocjonalne, to wtedy czy mówię, to każemy teraz wstań, daj mi rękę i wejdź ze mną do wody. Nie obawiaj się, widzę, że wejdź do wody. Teraz zmyj wszystkie z siebie emocje. Zacznij od głowy. Woda spływa teraz po tobie. Poczuj, jak zmywasz wszystko z siebie. To, co zabrało się w twojej duszy i ciele. Wszystkie emocje żalu, gniewu, bólu, pretensji. Każemy alkohol zmyć, czy inne rzeczy zmyć. Nienawiść. Na problemy z seksem, to mówimy, żeby zmył sobie tutaj czakrę odną dolną. Ma problemy z chodzeniem, no, nogi zmyje, bo coś tam tkwi na nogach. Pięknie odmywasz teraz, pięknie. I patrz teraz, jak wszystko odpływa. Popatrz teraz przed siebie, Marina, jak te wszystkie równie czystości z obecnego i poprzedniego wcielenia odpływają. Pięknie. Widzisz je w swojej wyobraźni, tak? Opisz, jak ta woda wygląda. Taka jak mazot. Takie smugi jak mazot. I one się rozpływają, widzisz? Rozpływają się, czyli zmywasz wszystko z swojego. I powoli staje się takie jak kawa, brązowy, później takie rudy. I później dobrze. Już. Dobrze, obmyj ręce, szczep to wszystko, wyrzuć z siebie, zmyj nogi. Cofnij się teraz do tyłu. Tak, cofnij się. Teraz wejdziesz do wody jeszcze raz i jeszcze raz teraz popłyniesz w tej wodzie. Lubisz wodę? Tak. To pięknie, wejdź teraz do wody, zanurz się. Pięknie, poczuj, jak teraz płyniesz, czuj się wolno, spokojnie, przyjemnie, cudownie. Połóż się na wodzie i płyń. Czuj, że fale falą noszą się do góry i do tam i z powrotem, tam. I z powrotem woda faluje. Ciepło, spokój, radość, miłość, zadowolenie. I teraz bardzo dobrze. Teraz oddaję panu Bogusiowi raport w rękę i pan Bogusi podejdzie i wyprowadzi tą panią z tego i powie, jesteś na naturze teraz. Witam cię. Ok? Dobrze. I jakby tu można było poćwiczyć, to będzie ci ćwiczyć sobie, przekazuje raport i pan Bogdan teraz odliczy od 1 do 10 i wybudzi cię. I za to go ucałujesz. I to będzie takie bardzo fajne, radosne. Teraz położy Bogdan rękę prawą na ramieniu. Może tak podejść tu, żeby było to faktycznie tam. Tu jest prawa, kładziemy na ramieniu. Ramię jest za bardzo ważne. Ramię jest awansem, ramię jest przyjaźnią i kładziemy często rękę na ramię. Jesteś moim przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem. Mianuję cię. Czym? Najlepiej symboliczną. Imatrykulacja szkoły. Połówkiem. Teraz Bogdanowi przekazuję raport. Bogdan odliczamy od 1 do 10 i budzimy. Jesteś. Budzi się Rześka w dalszym ciągu. Idziemy do tych ludzi, bierzemy się za ręce, 9, i zaczynamy się z nimi razem wspólnie cieszyć, 10, pójdziesz i wstajesz. Proszę powiedzieć, jak się czujemy? Więc
w ogóle ta praca cała to była rzeczywiście na niesamowitej harmonijnej równowadze. Że z jednej strony całkowity trans jakby na tyle niezależny od wszystkiego, że rzeczywiście pana doktora tam głosy, sugestie, ludzie to tak jakby... Nie istnieli. No nie istniało, albo nawet jak dobrze mówił pan doktor, nawet pana obliczanie i teksty trochę przeszkadzały. Że z jednej strony wiedziałam to wszystko, super wchodziłam... Ale ja odliczałem, żeby oni pisali. Ja wiem. Super wchodziłam w tej energii, a z drugiej strony i widziałam, że to pan doktor prowadzi, ale z drugiej strony myślałam, że jest tak fantastyczny stan i tak fajne miejsce, że jakby z daleka nie sobie mówi. Z daleka ode mnie. To była jedna. No i to było fajne do końca. Czyli z jednej strony świadomość, że się dzieje, a z drugiej strony pełne wejście jakby no, w stan medytacyjny, czy relaksacyjny, czy trans. No to i to był jeden moment. Drugi moment, też poczułam bardzo dobrze oczyszczenie i wizualnie, i fizycznie. Poczułam zieleń i ta zieleń połączyła się z sercem. To było niesamowite. I później, jak do tego, jak zaczęłam łączyć się, jak pan doktor powiedział, z energią słońca, z góry, to była ta sama energia w sumie, też chodziło w serce. No i to było super, że chociaż uczymy tego i sami się uczymy, no i tak zrozumiałam fizycznie, że to jest jedna energia. Wszystko. Tylko w zależności właśnie czym przyjmujemy, na jaką, jaka wibracja mi potrzebna i świadomie, na jaką wibrację się otwiera. Te bloki, strachy, ograniczenia, no właśnie nie do końca mi pozwolili być może to zrozumieć. No dlatego ten katarzys koniecznie potrzebny jest. Nie można nikomu więcej dodać jak ma. Tak jak wlejemy tutaj czarną kawę do tego miejsca i chcemy ją zabawić białym mlekiem. Już więcej nie wlejemy, prawda? Co trzeba zrobić? Nadlać tyle, prawda? To jak ktoś zrobił, ja muszę nadlać i dopiero mleko, dopiero zabarwienie nastąpi. A tak jak będziemy wlewać tego mleka, czyli bieli dodawać do czarnego, bo przyjmujemy, że te emocje są czarnym kolorem, prawda? I chcemy je zabarwić. Jak człowiek patrzy aurę, inną mówi jasna aura. A jak ciemno widzi po światu, poszarpana, to nie jest to fajne, tak? Bo widzimy taką, a najczęściej czarny kolor, może nie, ale brąz. Brąz jest brudem. Tak jak ja tutaj w praktyce swojej uznaję. Jak ktoś widzi brąz, to znaczy, że to jest coś brudnego. I mówi, więcej nie można dołożyć. Stąd mówi, nie pozwoliło mi, żeby coś, te dobre sugestie jeszcze wpływały, bo tam one się buntują, wypierają jakby gumę, jakby piłkę naciskać i odbija do góry. Nie, nie puszcza nam. Sprężyna trzyma, bo te emocje nie pozwalają. I można by było wyzbyć się tamtej sprężyny, powtarzać sugestie, powtarzać. Stąd po seansach polecam słuchanie tych nagrań autohipnozy. Mam prawie nie 10 lat, ale już 2007 rok miałem, a wcześniej miałem 15 lat temu jedną płytkę. Synchronizacja kółku mózgowego w 2007 roku zrobiłem to. Czyli już 8 lat mam te nagrania i polecam. Po każdym seansie, dlatego szybciej odbywają się terapie, bo ta osoba programuje się codziennie. Codziennie powinna słuchać. Ale najczęściej mówię, ci ludzie, którzy nie chcą zmiany, nie chcą słuchać płytek. Mówią, że to im denerwuje, przeszkadza, że i tak dalej. No i powtarzają sobie. I to, co powiedziała tutaj, że mi jeszcze coś nie pozwalało, żeby to fajne doszło tam, tak? No i jeszcze jedna taka fajna rzecz, że jak Boguś robił to wychodzenie, jakby to regresing wiekowy, tak się nazywa? No, no ja pod koniec mówiłem o progresji częściowo, progresji, to tylko tak. Fragment, że jesteś w swojej przyszłości, widzisz to i tamto. Bo w trzecim sensie przechodzimy tą, załatwiamy sprawy, które ja dzisiaj nie mogę załatwić i widzę swoje wyobraźnie, kiedy załatwiam te sprawy. Dlatego w snach będą rozwiązania pewnych problemów, sytuacji, które nie mieliśmy, że nasz umysł nie potrafił rozwiązać. Czyli jak się czujemy na klatce piersiowej. Oj, tu czuję wspaniale. Coś zeszło z tej klatki piersiowej, szczególnie z szyi.
Wspaniale. Ja chciałem zapytać te kolory, które my sugerowaliśmy tymi delfinami, przytulanie, wciąganie, wsysanie w siebie. Mhm. Jaki najbardziej, który kolor utkwił, który był bardzo potrzebny? Znaczy od razu bardzo pragnęłam tego fioletu, my dali fiolet, niebieski i zielony. To były trzy kolory, które potrzebowałam bardzo. Bardzo, tak po prostu bardzo mocno. Te kolory idą z góry. Mamy granatowe niebo, bardzo piękne, błękitne niebo, później zielony przestrzeń, horyzontalny kolor zielony, który jesteśmy, przestrzeń. A później schodzimy już na żółty, kwiaty żółte, mlecze w maju kwitną na łące. Później wchodzimy na te pomarańczowe, niższe poziomy, aż czerwony. Ale wszystkie są ważne, istotne, nie ma to, że czerwony. Jeżeli ktoś widzi czerwony, to mało ma tej siły determinacji, fiolet potrzebny jest. A jeżeli duchowy, no to dobiera sobie te duchowe kolory. To nie znaczy, że ma te kolory, bo to, co mamy, nie potrzebujemy. Widzimy to, co potrzebujemy. A więc jeżeli jest ten kolor fioletowy, pojawił się, znaczy, że potrzebujesz tych kolorów jeszcze. Po to, że inne kolory do nas dopływają. No i tyle. No to co? Brawo dla pani tutaj. I teraz mamy to wszystko po kolei. Jak będziemy robili, to spróbujemy teraz wprowadzać się w taki stan transu. Za chwilkę jeszcze coś miałem tutaj wyłożyć, dodać. Żeby zachować te wszystkie, ja mówiłem o trzech podstawowych seansach, jeszcze wrócę może do tego i dopowiem, że pierwszy seans powinien być seans terapeutyczny. Terapeutyczny. Terapia polega na relaks, odprężenie, rozluźnienie i tak dalej, żeby nauczyć człowieka. A drugi seans, terapeutyczne leczenie, drugi seans, regresja wieku, regresja. Drugi sens. Trzeci sens. Progresja wieku. No i wszyscy chcą kończyć na tym trzecim sensie. Nieraz mi trudno mówić. Dlatego później po tych trzech sensach powinny być terapeutyczne znowu. Czyli kodowanie. Kodowanie 4, 5. Jeżeli bym komuś w Anglii powiedział, że będzie 5 sensów miał, to by nie przyszedł do mnie ani na jeden. Bo zaraz by się przeliczył. W Polsce mogę mówić. Nie wiem dlaczego. W Polsce widocznie ludzie nie mają takie problemy. Może, może Polacy są bardziej świadomi tego, że potrzebują tego i to trzeba zrobić. Bo złotówka to jest złotówka, funt to jest 6 złotych. Proszę Państwa, kiedy zamykamy oczy, przerywamy kontakt świadomego kontaktu ze światem zewnętrznym, to stan beta. I już jest to, relaks jest stanem transowym. Wchodzimy w stan transu, czyli 50% naszego kontaktu ze światem, co najmniej 50% jest zerwane. Wtedy przenosimy swoją uwagę na swoje wnętrze, rozluźnienie, odprężenie. I im bardziej koncentrujemy się na swoim wnętrzu, tym bardziej wchodzimy w ten stan. Dodatkowa otoczka sugestii, jesteś na plaży, pomaga nam się rozluźnić. Nie ma po co ta plaża. Po to, żeby czuć tam. Odbierać już nie oczami odbieramy. Widzimy morze, ale widzimy go wyobraźni. Czujemy wyobraźni to morze. Są osoby, że czują zapach morza. Czują mokrą wodę. Czują smak soli, kiedy w wody i tak mówią. Ja nawet tutaj sugestie mogę podać. Jesteś w wodzie, czujesz smak soli, to widzę, oblizuje usta wtedy ta osoba. Czuje, odbiera. Czyli zmysłami astralnymi, nie fizycznymi, tylko wewnętrznymi zmysłami. Czyli przychodzi na jeden kanał intuicyjny. Intuicja jest to połączenie między świadomością a nieświadomością, czyli świadomy umysł z duszą połączony. On ma przerwę tutaj. Ludzie wykonujący zawody ścisłe, nawet i prawnicy, oni duszą nigdy nie odpracują, nie odbierają. Ludzie, którzy pracują w opiekach społecznych, może czują to, może jakiś tam terapeuci odbierają. Także tutaj, żeby pani Agato nie łączyć sobie hipnozy czy trans utratą świadomości, nigdy osoba nie jest straci świadomości. Jeżeli by zasnęła,
to by nie podniósł z krzesła, by się nie budziła, kazał jej wstać. Ona by wybudziła się, co już jest ta stacja, czy gdzie ja jestem, prawda, bo usnęłaby. Często, ja powiedziałem jeszcze wczoraj, że mi się nie podoba nazwa hipnoza, bo to nie jest sen. Hipnoza czysto wywodzi się od snu. I często ludzie mylą. I dochodzi wtedy nawet nie do nieporozumienia z niektórymi. Przecież ja nie spałem. Przecież ja słyszałem Pana i tak dalej. Najlepszym dowodem jest czas. To jeżeli Pan jest tu, to proszę powiedzieć, ile Pan jest w tym czasie w czasie u mnie. Ja nie wiem ile, ale podejrzewam, bo patrzę na zegarek. Niech powie Marina, ile Pani była w tym czasie? Ile byłaś w tym czasie? 10 minut. 10 minut, dziękuję. Prawie godzinę byliśmy. Tak. Godzinę, bo to powoli. I tak jest. U mnie pan, który był taki widoczny, bo tych panów miałem takich, który tam wiertarka raz pracowała w piwnicy, gdzieś z boku, ktoś tam wiercił, ktoś tam coś robił, a tu przypadek ten z podwórka podam. W tym czasie problem z alkoholem. Człowiek przyszedł do mnie, proszę usiąść, podeszłem do niego, zamknij oczy, rozluźnij się, nagle włączyła się kosiarka mi pod oknem, kosił trawę, prawda? No i w tym czasie słyszę tą kosiarkę, odliczam od 10 w dół i teraz oddychaj, odliczam 10, będzie zasypiał i wychodzę. No i proszę, tam pomacham ręką, że kosiarkę już wiedzieli, poszli tam, wyłączona kosiarka. Ile to trwało? Minuta, full, koniec. Więcej nie trwało to podejście takie, może 2 minuty zanim wyłączy. No i później wyprowadzam tego człowieka, no i pytam, jak się czuje. No wie pan, tak dobrze się czuję, ale nie mogłem zasnąć, jak pan mi mówi. Pan mówi, śpi, ja nie mogłem zasnąć. I tak nic z tego, no nie wiem, wie pan, ale ja nie spałem. Ja mówię, no ale był pan w transie odpowiednim, kiedy podnosiłem rękę, nie, pan nie podnosił rękę. Ja mówię, nie spałem, mówię tak, coś powiedział, że, a czemu pan mówi, że nic nie pamięta? No bo wiem, nie, ja pamiętam wszystko. Jak pan liczył od 1 do 10, do 10 w dół i od 1 do 10 i tyle. A co pan więcej pamięta? Nic więcej, bo przecież kiedy pamiętaj? Czy ja tu krótko jestem? A ja mówię, no krótko, aha. To ile pan tu jest? On mówi 5-10 minut góra. 5 minut. Ja mówię, proszę pana, poważnie? Tak, poważnie. Czy ja wszystko wiem? Ja mogłem wstać, mogłem wyjść, proszę pana. Ja mówię, tak, widzi pan, to tak się udaje panu umyśle i wydaje się panu, że pan może po alkoholu wszystko zrobić, że alkohol nie jest dla pana problemem, bo pan wszystko potrafi. A czemu nie potrafi pan, powiedzieć, nie pije i koniec, prawda? On się trochę do tego, ja mówię, to teraz proszę zegarek i popatrz, ile pan tu jest. Patrzy, no mój zegarek tu, no tu proszę popatrzeć. O której pan przyszedł? No o 14. A która jest godzina? Nie, no ale co, zegarek mój dobrze chodzi? Patrzy tak, bo 10 po trzecie. Ja mówię, tak, jest pan 10 minut plus godziny. Nie, niemożliwe. Ja mówię, co, będziemy się sprzeczać? Ja czasu pilnuję, pan ma być do tego. Proszę pana, pan pamięta, kiedy pan... No tak, bo ja pamiętam, jak pan liczył w dół do 10 i kazał spać, a ja nie mogłem zasnąć, bo mi przeszkadzała ta kosiarka, coś na dworze tam. Ja mówię, tak, a ile... kosiarka była. On mówi, no cały czas. A ja mówię, ile cały czas? No jak pan zaczął odliczać od 1 do 10, to przestała, wyłączyła się. Jak 1 do 10. I czyli ten przerywnik nie pamięta tego czasu, który był, bo jego umysł świadomy skoncentrował się na jednej rzeczy, na kosiarce. I on tylko kosiarkę słyszał. Jakbym kazał słyszeć morze, to bym słyszał morze. Jakbym kazał słuchać muzykę, to bym słuchał muzykę, ja wyłączam muzykę. I to jest iluzja złudzenia. Kiedy ja położyłem tutaj palec na czole, tak? I ona czuła ten palec, a ja już odchodzę. Ona dalej czuje ten palec. Tylko, że tutaj no, nie miałem nastroju takiego, gdzieby... No, także to jest fiksacja umysłu. I to ludzie często, którzy bardzo mocno chcą kontrolować, zatracają kontrolę. Tego, czego bardzo chcemy, ulegamy temu. Boimy się hipnozy, ulegamy jej. I ciągle mamy świadomość. Następne porównanie. Ale ten pan jeszcze wyszedł, jeszcze sprawdzał u mnie tu poczekalni, czy ten czas się zgadza jemu. Ja mówię, tak, patrz pan, tam zegarek ustawia się radiowo. Taki jest zegarek na górze radiowo. Ja już muszę ustawić. Przesunięcie nawet czasu jest to, ustawia się radiowo.
też mi muszę go ustawić. No i patrzył, drugi raz przyjdzie, porozmawiamy. A wie pan co, nie wierzyłem, ale nie miałem potrzeby alkoholu. Widzi pan, dlatego że posiedział pan u mnie 10 minut i dalej. Posiedział pan. Te seanse, które robimy i czas zatraca człowiek, to jest naturalna sprawa. Dlatego nie dyskutujemy. I często właśnie jak kogoś wprowadzam do pokoju, no i mam. A pamiętasz, co pan mówił do ciebie? Czy pamiętasz, czy byłeś nieprzytomny? Ja mówię, proszę panią, to nie rozmowa, czy on pamięta, nie pamięta. Czy on nie przyszedł po to, żeby mi bajkę opowiedzieć, po to, żeby to bajkę jego rozwiązał. Bo on sam wkręcił się w problem swój o niskim poczuciu wartości, o lęku przed czymś, który już nie istnieje i tak dalej. On tu przyszedł do tego. Ta Halina wczoraj zapytała go, a pamiętasz, co w tym czasie mówiłem do ciebie? Pamiętam. Nie musimy to pamiętać. Podświadomość ma to pamiętać, prawda? Ja po wykładzie nie muszę wykładu pamiętać, ale kiedy usiądę sobie i będę miał sprawę i przypomnę sobie ten wykład, prawda? Ja nie muszę kazania księdza pamiętać, bo jakby sobie ktoś mi przypomniał, to ja przywołuję ten plik i otwieram jego. Tu jest kazanie księdza, tu jest wykład taki, a tu jest taki wykład, prawda? Tu jest taka rozmowa. I te wszystkie wpakowane w jakimś pliku, ja sobie mogę przypomnieć. Nawet my w tej chwili bym powiedział, a pamiętacie, co ja przed godziną mówiłem? Na pewno wszystkiego nie pamiętacie, ale jak skupicie się, będziecie pamiętać. Tak samo jest z transem. Wykład jest też takim transem. Stan. Prostuję to do pani Agaty, że jak rozpoznajemy w tym stanie, tak rozpoznajemy, że to, co robiłem tutaj z panią Maryną, to wy byliście też w takim stanie transowym, bo naśladowaliście to. Nawet cokolwiek by się ze mną działo, bym zapytał, czy tam samochody jeździły, bo tam słyszałem stuki, to wy nie słyszeliście tego, bo byliście tu skoncentrowani na tym. I to jest stan transowy. Wykład jest stanem transowym. Medytacja, modlitwa, kontemplacja i tego inne stany skupienia. W ciągu dnia mózg nasz automatycznie sam wchodzi w trans. Snużenie następuje takie, w pewnym momencie już wracamy. Dobrze zrobić sobie siestę, jak na południu, to wtedy dobrze jest dać drzemkę 15 minut. Dlatego dzieci nie do południa, tylko po południu, bo biorę dnia jest taki, że do 12 nie spimy, bo zwyżka jest do góry, bo głowa będzie bolała. Osoby, które śpią od 9 do 12 mają często bóle głowy i zatruty organizm toksynami, bo wtedy oczyszcza się organizm, to chyba wiecie o tym, terapeuci. Bo ten biorek dnia jest bardzo ważny. Osoby, które zasypiają po północy, często nie mają oczyszczonego umysłu. Oczyszczenie idzie od góry i wszystkie narządy oczyszczają się o odpowiedniej porze dnia. Osoby, które budzą się o 3 w nocy, mają problemy z wątrobą, bo emocje wtedy oczyszczają się, wątroba oczyszcza się. Także zasypianie powinno być 22, 23 najpóźniej, panie Halino, a nie śpimy o 1, bo ja śpię. I wtedy mogą być bóle głowy, niewyspany człowiek, znużony i zatraca te wszystkie fazy snu, bo jednak biorek księżyca dnia ma wpływ na nasze życie i wtedy oczyszczenie następuje od góry. Kiedy nie zasypiamy o tej 23, to nie mamy mózgu oczyszczonego, czy oczy słabną, bo wtedy oczyszczają się te zatoki tutaj, szyja. I wtedy to przesunięcie jest, ale ten laser, który idzie tak po człowieku, czyli księżyc, oczyszcza wszystko nas odpowiedniej pory dnia. Przesunięcie czasowe nasze świadome ma szkodliwy wpływ na nasze życie, bo księżyca nikt nie przestawił, tylko czasu świadomie przestawiliśmy. Za jakiś czas dowiecie się jeszcze, że ten czas nie będzie, dojdą do tego naukowcy, że będzie trzeba wrócić do tego czasu faktycznego biorytmu księżyca, bo on ma właściwe zastosowanie w życiu naszym. Przesunięcie czasowe zaburza nasz cały organizm. To jest tylko dla naszej wygody, ale przez to ludzie będą chorowali. Dowiecie się za jakiś czas, nie wiem, ale będziecie widzieli niedługo. To ktoś powie mądry, a już te mądrości czytamy w internecie, to wyczytacie. Wszystko czyszcze się od góry. Serce,
wątroba. Pierwsza godzina, 12, pierwsze mózg oczyszcza się. Wtedy człowiek nie powinien wieczorem uczyć się, zdobywać wiedzę, tylko rano mózg oczyszczony. Oczyszczamy się od 23 do 7 rano czy 6, przeliczyć ile 8 godzin. Tak jak Pan Bóg nas zaprogramował, 8 godzin śpimy, 8 godzin odpoczywamy, 8 godzin pracujemy. Jeżeli tego nie zachowujemy czasu, zaraz Helenka, ja wiem, nie zachowujemy tego czasu, mamy zaburzenia. Od 8, od 23 do, to jest tak, do 7 godziny to oczyszczenie następuje. Kończy się na paluszkach, na paznokcie, aż idzie w dół laser. Tak jakby ktoś po nas jeździł, takim urządzeniem oczyszczenie następuje. Ludzie, którzy wstają 5, 4, mają problemy później z nogami, bo mają blokady, nieoczyszczone nogi są. Poprzez nos po to służy, żeby nas zregenerować, naprawić. Jak na warsztat idziemy wtedy, bo w ciągu dnia eksploatujemy się, idziemy na warsztat. A tu ludzie, którzy śpią w ciągu dnia albo pracują, mają problemy z żołądkiem, nie z żołądka, to emocje, ale żołądek nie pracuje odpowiednio, przy nocy jedzą, piją alkohol w nocy, zatruwają swój organizm. Kiedy przychodzi trzecia godzina, pół do czwartej, wtedy najbardziej oczyszcza się wątroba i czujemy w ustach niesmak i zapijamy alkoholem to albo kawą jeszcze w nocy o trzeciej godzinie, to znowu te trucizny wracają do nas, do krwiobiegu, tak? Bo zatruwamy siebie odpowiednio. Osoby, które śpią od 9 dalej do 12 są słabe w ciągu dnia, ponieważ tu zatruwa się organizm ponownie, następuje takie do 12 godziny oczyszczenie, znowu rano następuje. To tylko, to już inny temat jest. Co Helena chciała? Ja chciałam spytać, jak się ma to wszystko do pracowników nocnych, ale już mi pan bardzo trochę, źle. Trochę, dlatego, bardzo że mój angiel przychodzi o 3 w nocy bardzo właśnie. Źle. Czy można się przestawić, jak ktoś 6-10 godzin lat pracuje na... Nie przestrojesz biorytmu księżyca, dnia i tak dalej. Gwiazdy, księżyc, słońce ma wpływ na nasze życie i dlatego... Czyli sam organizm się nie dostosuje do tego. Częścią. Nasz organizm nie przestroi. No możesz przestroić. Ja wychowałem się w rodzinie kolejarskiej i wiemy, mówiono, że już po 60 maszyniści umierają, chorują na wrzody żołądka i szybko do tego, bo oni jeżdżyli tymi pociągami puch, 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 naładowany żołądek i często wrzody są. Naprawdę tak już wiedziano, że idę kolejarz na emeryturę, długo nie pożyje. To byli ludzie, którzy szybko odchodzili. Czyli w nocy jeśli on pakował całą torbę taką dużą jedzenia i w pociągu jadł w nocy, w drodze. W tym, ludzie, którzy pracują w turnusie takim, nazywa się to turnus, to powinni pracować do 40 góra roku życia, więcej nie. Po 40 roku życia już jesteśmy, organizm nas nie wytrzymuje tego. To dlatego będą problemy z wrzodami i z tym, ale to nie sugeruję tego, tylko uważam, że po 40 roku życia już nie powinniśmy na zmiany pracować. Nie znaczy, że nie ma to. Zmiany człowiek wymyślił, nie natura. Tak. Natura kazała kiedy kogo za... Kiedy, no właśnie, kury do kurnika i dzieci spać idą i dobrze. I uczyć się wieczorem, nie pozwalać dzieciom, jak już to chce, niech rano wstanie o 6 i uczyć. I sobie. Proszę? Ja mówię sobie przede wszystkim zabronić.